Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Ben 10. Dzisiaj mamy udać się do farmera, gdyż doszły nas słuchy, że ma jakieś problemy z uprawą marchewek. Dlatego też chodźmy zobaczyć czym prędzej, co tam u niego słychać. Jestem też potężnie ciekawa. Chodź się, kurczę. Co to za stwory? Okej, dobra. W takim razie widzę, że nas konkretna bitwa będzie czekała. Dobra, musimy pamiętać o unikach, bo one są często gęsto dosyć mocne. Szczególnie, że jest ich tutaj kilka. Ten atak jest głupi. Serio, jakiś taki dosyć że słaby. Chyba najlepiej mi się tu po prostu bije. Sporo tych przeciwników, ale zjadną mnie. Ej, jeszcze tam kurcze kolejne doszły. Okej. Fajnie jest ich. Ej, ale doskakują. A, bo to są te latające, dobra. Nie lubię ich. Chociaż nie ma jakiejś potężnej dramy z nimi. O, pal się. O, na nie to jest dobra rzecz. No i pięknie. How's out picking me carrots? Oh, gosh, me carrots! Oh, well, now I won't have to bother with picking them. I better get going. I'm helping prepare for the Lumberjack Festival. Oh, before you head off, there's been a strange sound coming from me barn. I'm afraid it could be more monsters. Why is it always monsters? Fine, I'll take a look. Dobra, chodźmy zatem zobaczyć, co tam się dzieje. O, ale tu jest hajsów. Ej, ja tu mogę jakoś fajnie po tym skakać? Tak, właśnie. Od tych takich słom można się fajnie odbijać. Czas palić? A, no faktycznie. Brawo! O kurde. Wejdę tu z powrotem. Muszę jej pokonać. Dziwne, że nie poszły za mną, w sumie to dobrze. A! Dobra. To możemy spalić. Już 999 monet, a nawet już i 1004. Super ekstra. O! Ej! Nie spodziewałam się ich tu. Myślałam, że tylko u góry były spory, potwory. Skąd one się biorą? A! O nie, one mają jakieś supermoce. Tylko rozwalmy je. Co to jakiś za boss? Aj, jaki on ma silny toki. A! Co on robi? O, 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 dobra, dobra. Coś mu się tam kręci w głowie. Ale ja mu nie odbieram życia w ogóle. O, 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 o. Ej, kurczę, wali mnie. Nie wiem, o co chodzi z nim. Dobra, wezmę go z daleka, dystansowo. Hej, idź. Kurczę, szkoda, że jak używam tego ataku, to nie mogę się ruszać. Muszę bliżej podejść. Ja, super, dzięki. O, dobra, mamy to. Kurczę, potężny boss. E, co to jest? Jakiś portal. I to nie był muzyczny portal. Ciekawe. A, to ten taki. Dobra. Spróbujmy. Tutaj coś możemy znaleźć. Nowa postać! Ja! No to teraz będziemy mieli super ekstra mocne uderzenie. I tym samym... Patrzcie, będziemy mogli rozwalać drzwi. Ależ to... Nice! Ej, no to on tu je tutaj normalnie na hita prawie rozwala. Nie ma to tamto. Co prawda jest trochę wolniejszy. Ej, ej, ej! Ziomek, nie spadnij. Ale wali konkretny, w ogóle bez porównania. Ej, weź tu chodź, bo ja nie chcę spaść. Okej.
A i też chyba, no nie ma podwójnego skoku. No ja coś się nie ma co dziwić, jest trochę duży. No taki trochę powolny. Ale damy radę. Myślę, że on jest taki nawet w miarę... Spok! Ej. Ciężko uniki też nie robić. O, dobra. Ej, no to kurczę, ja czerwonym, w sensie ognistym, to jak go waliłam i wali... Nie mogę uników robić. Mega słabo się uniki robi, zobaczcie. Jakieś takie pseudo uniki. Dobra, ja sobie... O, ho, 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 co to? Jest i moneta! Te duże monety chyba dają 50, chociaż nie, ja chyba tam jeszcze też kilka miałam, więc... Co by nie było, to na dobrą sprawę i tak warto je zbierać, myślę. Trochę długo trwa ten atak, ale jestem mega ciekawa, kiedy będziemy mogli mieć w końcu wszystkich. Mamy dopiero dwóch ziomeczków, a jeszcze nam zostało raz, dwa, trzy, cztery. Jestem ciekawa, czy wszystkich pamiętam, bo tego też kojarzę jeszcze, jak oglądałam odcinki z Bena. Jestem ciekawa pozostałych. Myślę, że tu może być sztosiwo. A tym? Czajcie? Haha, mogę podnosić potężne głazy i nimi rzucać. Konkret. Naprawdę sztos. Nie, no teraz to jestem w ogóle nie do pokonania, nie? Kurczę, nie lubię ich. No weź się już, ziom. O, dobra. Aj, no dosłownie jeden cios został. A mu się tak samemu kręci w tej głowie, czy ja go muszę... Walnąć. Okej. Okay. Co mi tak ta kamera dziwnie? Super siła. Dobra. A, no okej. Okay. Spoczko, czyli to na dobrą sprawę pozwoli mi tutaj przeskoczyć. No ty masz tylko pojedynczy skok, no ale myślę, że ognistym to i tak na spokojnie bym tu doskoczyła. Tutaj widzę, że jest jeszcze jakaś dźwignia. A, patrzcie, tutaj się otworzyło przejście. A! Kurczę. I mamy dwie duże monety. A mi fizuje ta kamera. Czemu oni to tak zrobili dziwnie? Raz blisko, raz daleko można spaść. Okej, teraz co? Mamy... A, znowu ten... Mamy tutaj przeciwników. Widzę, że tam chyba będzie trzeba coś przesunąć też. O kurde, dobra, czekaj. O, pół życia mi zabrało. Aj, lurdes. A, czekajcie, ja mogę ich podnosić. Ja mogę ich podnosić i wyrzucać każdego. Czekajcie? Ja to nawet nie muszę z nimi walczyć. Wystarczy, że ich podrzucę. Beka. No to w takim razie tak. Walmy w to. Tak jak myślałam. Teraz... Ej, weź trzymaj. Dobra, muszę przytrzymać. W pierwszej kolejności chciałabym doskoczyć tutaj i wziąć... Właśnie. W tym przypadku mamy akurat monetę. Teraz... Niekoniecznie to. Walimy. I stąd wyciągamy sobie drugi kamyszek. Ej, nie mogę w bok? Dobra. I tutaj sobie weźmiemy tak. Hop, hop. I to może tutaj sobie go popchnij. I na górę. I tym oto sposobem możemy iść dalej. Ej, a tu coś jest ciekawego? Bo w sumie ja tam nie luknęłam, ale chyba nic nadzwyczajnego nie było. Dobra, jest i wyjście. Więc elegancko. Czyli wychodzi właśnie na to, że jak mamy te
jak to się nazywało? Te dziury takie kosmiczne, to wtedy właśnie możemy sobie ogarnąć nowego ziomeczka, co jest mega spoką opcją. Tylko on jest mega wolny, nie wiem czy to odczuwacie, więc on jest dobry tylko i wyłącznie na takie walki, gdzie na faktycznie może zdawać mocne obrażenia. O, dear. Oh, thanks, Yelani. I'll be more careful from now on. Dobra, mamy wrócić do naszego majora. Z tym, że chyba najszybciej będzie teraz Benem, co? Zastanawiam się, jak ja mam tam wrócić na górę z powrotem. Właśnie. Potrzebuję mojego ognistego ziomka. Nikt inny tutaj nie będzie. A co tutaj takie? Tu mamy zakamareczki. Nic nie ma ciekawego. O! No i pięknie. I tak za każdym razem będziemy wracać do naszego wspaniałego majora. Taka naprawdę mega przyjemna jest ta gra. Tak sobie po prostu można popykać. O, są nasi już brodacze, że tak powiem. This village one step closer to another wonderful lumberjack festival. Thanks, but Farmer Abernathy's carrot field was destroyed when I got there. What? Oh, this will raise my spirits. Ben, meet the Grashugal lumberjack team. Hello, Ben. Is everything set up for the festival then? Well, we've had some trouble getting the big logs out of the lumber yard. Yeah, we're stumped. I'm sure Ben here could handle it. Can't you, Ben? Well, hanging out with lumberjacks does sound fun. Meet us at the lumberyard when you're ready. No i elegancko. Misja wykończona. Chciałam powiedzieć ukończona. Gdzie chcemy tym razem dać punkcik? Może... do naszej mocy. Poor monsters. This is getting unfair. Myślę, że to będzie super opcja. No i tym samym będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!